mężczyzna, mężczyzna, kobieta. I chciałbym, abyś ktoś czytać Ewangelia Jana, 16 rozdział, 15 do 13. 13 do 15. Ewangelia 16, 13 do 15. 16 rozdział. 16 rozdział, werset 13 do 15. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, prowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On nie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmiecie i wam oznajmi. Chcę pokazać, jak to działa. Powiedzmy, że to jest Bóg Ojciec. To jest Jezus Chrystus, Duch Święty i to jest Ty. Teraz patrzmy jeszcze raz i czytamy powoli ten fragment. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, co? Duch Prawdy, Duch Święty, wprowadzi was we wszelką prawdę. Więc Duch Święty będzie prowadzić nam w prawdzie, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. Dobra? Więc Duch słyszy od kogo? Od Ojca. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie. Ok, stara mnie oznajmi. Więc Duch Święty słyszy, co Jezus mówi. Tak? Bo Jezus powiedział, ja będę posłać inne w moje miejsce, tak? Ta inne miejsce Jezusa to jest Duch Święty. Więc Duch Święty ma pracę dzisiaj robić to, co Jezus zrobił wcześniej. Więc Duch Święty teraz patrzy na Jezus, słucha, co Jezus mówi i potem mówi do nas. Tak? Czytamy dalej. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Stop. Wszystko, co należy do Ojca, należy do Syna. Tak? Ojciec ma, powiedzmy, że masz coś. Ojciec ma zbawienie. Przekazuje Syna. Syn przekazuje Duch Święty. Duch Święty daje nam. Ojciec ma dary duchowe. On daje Syna. Syn daje Duch Święty. Duch Święty daje nam. Ojciec ma autorytet. Jezus powiedział, wszelki autorytet jest mi dany, tak? Więc On nie ukradł, ktoś mu dał. Ojciec daje Syna autorytet. Syn daje Duch Święty. Duch Święty daje nam. I teraz uzdrowienie. Nieba u Boga. Nie ma choroby. Ojciec daje Syn uzdrowienia. Syn daje Duch Święty. Duch Święty daje nam. To jest obraz, jak działa Ewangelia. Jezus nie zrobił nic sam siebie. On zawsze patrzył na Ojca i przekazał to dalej.
Duch Święty nie zrobił nic siebie. Patrzył na Jezusa i przekazał to dalej. Jak mamy działać? My musimy patrzeć i słuchać, co mówi Duch Święty, aby przekazać to chorej osoby. I potem, czekaj, ten chory osoby, który otrzymuje uzdrowienia, wróci tutaj do Ojca i dziękuje. I jest cały łańcuch. Więc on otrzymuje tam i dziękuje i przynosi chwałę do Ojca. Potem idźmy tam dalej. My jesteśmy chori, otrzymamy uzdrowienia, przekazamy uzdrowienie dalej. Duch Święty mówi do nas i nawrócimy, otrzymamy zbawienia, głosimy inne. I to ma wyglądać w naszym życiu. Mamy otrzymać i potem przekazać to dalej. Dziękuję bardzo.